Przesłanie od naszego Pana Jezusa Chrystusa do Lustwy Maria 28 października 2023 roku. Drogie dzieci, przynoszę Wam wspaniałą wiadomość. Jesteście moim wielkim skarbem i błogosławię każdego z tych, którzy z miłością i sprawiedliwością, ze skruszonym i upokorzonym sercem przyjmą to wezwanie nie jako alternatywy, ale z szacunkiem, ale z uwagą, na jaką zasługuję jako Bóg. Pragnę, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Pragnę, abyście szanowali moje słowo w Piśmie Świętym i szanowali prawo. Ludzie powinni żyć w jednej i tylko jednej rzeczywistości, którą jest duchowość, jednak zdecydowali się poruszać w dwóch rzeczywistościach. Jedna jest tą, która powinna istnieć, a druga powinna współistnieć z pierwszą. Rzeczywistość jest duchowa, ziemska musi żyć zgodnie z duchową. W tej chwili powierzyliście kierowanie waszym życiem światowości, co sprawia, że pozostajecie stworzeniami, które mnie nie szukają, które mnie nie znają i które mnie nie kochają. Zepchnęliście duchowość na ostatnie miejsce, ponieważ mnie nie znacie. Pozwoliliście złemu ciemiężycielowi dusz przeniknąć do życia każdego z moich dzieci i w ten sposób udało się wam skazić, poprowadzić ku wszystkiemu, co sprawia mi ból, ku temu, co doprowadzi was do zguby, a jeśli się nie nawrócicie, do utraty życia wiecznego. Modlitwa jest ważna, jest konieczna dla waszego dobra. Wzrastajcie duchowo, zachowujcie wiarę w mój dom, w moją matkę, w pomoc świętego Michała Archanioła. Demony są obecne na całej ziemi, szukając ofiary, aby skłonić ich do działania przeciwko wszystkiemu, co pociąga za sobą moją miłość, a najlepszą i największą ochroną jest osoba w stanie łaski. Ten czas nie jest po to, byście nadal żyli w grzechu lub światowych rzeczach, ale po to, byście uświadomili sobie duchowe niebezpieczeństwo uwięzienia w głupocie podstawowych instynktów. Dzieci, to jest czas agonii. Niemożliwe jest, abyście nadal żyli jak wcześniej. Nie możecie popełniać tych samych błędów, tych samych grzechów. Ważne jest, abyście dojrzeli duchowo i rozpoczęli świadome przebudzenie. Pragniecie darów i cnót, ale nie otrzymacie ich, jeśli nadal będziecie zachowywać się i działać w ten sam sposób. Jeśli nadal będziecie mieć to samo serce z kamienia i jeśli wasze myśli będą błądzić w tym, co niewłaściwe, moje dzieci są rozsądnymi ludźmi, którzy myślą o swoim wiecznym zbawieniu, o swoich bliźnich i ich potrzebach. Moje dzieci to ludzie przepełnieni moją miłością, która wyłania się z ich ust, ich czynów i ich działań. Jeśli chcecie wzrastać, niemożliwe jest życie w izolacji. W przeciwnym razie będziecie wzrastać na swój własny sposób, mówiąc sobie, to jest dobre i tak muszę się zachowywać i działać, ale jest to wynikiem ludzkiego ego, które zabiera cię tam, gdzie chcesz, poprzez twoją ludzką wolę. Kolejny księżyc da wam znaki na firmamencie. Prześladowania będą intensywne. Już ostrzegałem, abyście trzymali się z daleka od tłumów. Terroryzm nie ustał, tylko się zatrzymał. Moje dzieci, jesteście uparci, musicie mieć lekarstwa, które daliśmy wam na to, co ma nadejść, zanim będzie za późno. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się. Śmierć postaci światowej w warunkach, które wzbudzą wątpliwości, wydłuży czas wojny. Módlcie się, dzieci, módlcie się za Amerykę Środkową. Jej ziemia zadrży z mocą. Módlcie się, moje dzieci. Meksyk zadrży, Chile ucierpi z powodu trzęsienia ziemi, Boliwia
poruszy się z siłą. Módlcie się, dzieci, wojna będzie się nasilać, inne kraje będą się wtrącać, ponury scenariusz będzie się rozszerzał. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się waszym sercem, waszymi dziełami i waszymi czynami. Módlcie się, dzieci, módlcie się za mój Kościół, moje kochane dzieci. Moje słowo jest jedno, nie dajcie się zmylić pochopnym modernizmom. Nie dajcie się zmylić, moje prawo jest jedno i nie zmienia się. Nie zapominajcie o mojej miłości do ludzkości, o mojej rzeczywistej obecności w Eucharystii, a świadomi tego, co możecie uzyskać dzięki modlitwie Różańca Świętego poświęconej mojej Matce w odniesieniu do woli Bożej, uzyskacie wielkie cuda dla ludzkości i cuda osobiste. Odmawiajcie sercem modlitwę Różańca Świętego, którą mój dom kocha. Jeszcze raz wzywam was do odmawiania Różańca Świętego za całą ludzkość. Moje błogosławieństwo jest zawsze z wami. Kocham cię, twój Jezus. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luzwe Marii. Bracia, cóż za wielka radość dla nas wszystkich, że nasz umiłowany Pan Jezus Chrystus obdarza nas swoim szczególnym i nieskończonym błogosławieństwem i nazywa nas swoim wielkim skarbem, nie zważając na naszą niewdzięczność, gdyż nie jesteśmy godni tak wielkiego tytułu. To jest miłosierna miłość Boga. Bracia, powiedziano nam, że żyjemy w dwóch rzeczywistościach, które wybraliśmy, a jednak są one tak błędne. Jako ludzie przyzwyczajeni do życia w ego, żyliśmy na odwrót, chcąc zredukować duchowość opartą na naszym ego i dlatego nie osiągamy świadomości wielkiej osoby duchowej. Dzisiaj nasz Pan Jezus Chrystus zaprasza nas, abyśmy nie stawiali już przeszkód, abyśmy byli bardziej Chrystusowi niż światowi. Nasze ego musi kierować się duchowością, a nie nasza duchowość musi inwestować w ludzkie ego. Jest to bardzo mocne przesłanie od naszego Pana, w którym antycypuje On pewne aspekty naszego codziennego życia i są to momenty, w których można wzmocnić wiarę, a nie być obojętnym. Pamiętajmy, co niebo nam objawiło. Święta Maria Panna, 29 września 2010 roku. Ziemia zadrży. Nalegam, abyście nie zapominali, że tam, gdzie mieszka dusza oddana Trójcy Świętej i która modli się świętym Tysagionem, plagi zostaną zmniejszone. Najświętsza Maria Panna, 2 listopada 2011 roku. Ta ludzkość żyje wiecznie, oszołomiona, zamknęła uszy na głos sumienia, dlatego z chwili na chwilę grzech narasta. Wszystko, co widzisz teraz, to dopiero początek tego, co wydarzy się w przyszłości. Nadejdą czasy, w których sumienie ludzi zostanie całkowicie wymazane, serca zostaną zaczernione, Bóg zostanie wygnany, a ja całkowicie unicestwiona. Będą to chwile duchowego spustoszenia, gdyż na całej ziemi zapanuje zło. Nasz Pan Jezus Chrystus, 5 listopada 2014 roku. Nie zapominajcie, że Rzym straci wiarę i stanie się siedzibą Antychrysta, skąd będzie wygrywał bitwy, dokonując wielkich cudów. Ale mój lud nie pozostanie sam. Wyślę tych, którzy pomogą mojemu ludowi i temu wysłannikowi stawi czoła siłom zła. Będzie miał moje słowo na ustach jak ogień, który spali zasadzki Antychrysta. Najświętsza Maria Panna, 12 lipca 2015 roku. Dom ojcowski nie rezygnuje z ochrony swoich dzieci, dlatego zaoferuje ludzkości
swego wysłannika, aby poprzez Słowo Boże zachęcał i odkupił duszę dla mojego Syna. On da wam mądrość pochodzącą od Ducha Świętego, aby dusze już nie były zagubione, sprawiedliwi nie byli już zagubieni, a święta reszta była zjednoczona. Amen.